Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym, uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskie i lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Jeśli szukasz dobrej oferty hipotecznej, to właśnie ją znalazłeś. W biurach Polskiej Credit Union oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Poszczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. A jeśli nie masz czasu, to skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego, a pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Wypadki, rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria adwokacko-notariusza Marka Toborowskiego w Mississauga zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Pieniądze to wynalazek, który zmienił świat. Pozwalają kupić rzeczy i usługi, ale co najważniejsze, pozwalają robić plany na przyszłość. Przedstawiamy nasz nowy serwis Personal Financial Management. Wystarczy, że zalogujesz się na stronę Polskiej Credit Union, a będziesz miał darmowy dostęp do wszystkich transakcji, które zrobiłeś. Nawet tych przeprowadzonych w innych instytucjach finansowych. Ale oczywiście to nie wszystko. Personal Financial Management pozwala Ci ustawić i kontrolować Twój budżet, który jest dopasowany do Twoich indywidualnych potrzeb. Życie nie stoi w miejscu. Twój budżet też nie powinien. Zobacz swoje wydatki w kategoriach, które mają sens dla Ciebie. Sprawdź, na co Ty wydajesz pieniądze. Spójrz globalnie na swoje finanse, a będziesz mógł podjąć lepsze decyzje. Po więcej informacji odwiedź naszą stronę internetową lub jeden z naszych oddziałów. Życie studenta nie jest łatwe. Dom, szkoła, nauka, no a do tego ciągły brak pieniędzy. Ale spokojnie, możemy Ci pomóc. Złóż podanie o stypendium w naszej Credit Union, a będziesz miał szansę zostać jednym z tegorocznych zwycięzców. Nie zmarnuj tej okazji i skontaktuj się z nami. Na pewno warto. Pamiętaj, termin zgłaszania podań o stypendia upływa 31 października. Przedstawimy Państwu relację z jednego z kilku wydarzeń polonijnych, jakie zarejestrowaliśmy w tym roku. Lecz ze względu na ograniczone ramy czasowe programu, ich nadanie zmuszeni byliśmy opóźnić. Wspomnianym wydarzeniem był zorganizowany po raz drugi przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie finał Olimpiady Wiedzy o Polsce, który odbył się pod koniec czerwca w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississauga. Komentarz do sprawozdania oparty został na materiale prasowym pani Teresy Szramek, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wśród około 100 osób biorących udział w oficjalnym otwarciu imprezy byli uczniowie starszych klas szkół podstawowych i szkół średnich, którzy w trzyosobowych drużynach zwyciężyli w swych kategoriach wiekowych w półfinałach, które odbyły się wcześniej w Hamilton, Edmonton, Montrealu, Chicago i Nowym Jorku. Obecne były towarzyszące uczniom nauczycielki, panie z Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, kilkoro rodziców oraz konsul Andrzej Szydło, reprezentujący patrona honorowego wydarzenia konsula generalnego Polski w Toronto, Krzysztofa Grzelczyka. Witając zgromadzonych, prezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Iwona Malinowska podkreśliła, że tak wielkie przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki pomocy finansowej Stowarzyszenia Wspólnota Polska ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP w ramach opieki sprawowanej nad Polonią i Polakami za granicą, a także wsparcia udzielonego przez wiele osób prywatnych.
Zabierając głos, pan konsul wyraził uznanie pod adresem organizatorów olimpiady, przypominając, że odbywa się ona w roku szczególnym, roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, co odnotowuje patronat konsula generalnego, włączającego ważne wydarzenia polonijne w cykl Polish Heritage Days. W finale kategorii szkół podstawowych w pełnej emocji olimpiadzie, wzorowanej na legendarnym turnieju telewizyjnym Jeopardy, spotkali się uczniowie czterech szkół polskich. Imienia Jana Pawła II w Montrealu, Marii Chrzanowskiej w Edmonton, Mikołaja Kopernika w Mississadze oraz imienia Adama Mickiewicza w Stanford w stanie Connecticut w USA. Ich walkę, jak się okazało również atrakcyjną dla publiczności, oceniało jury w składzie Teresa Szramek, przewodnicząca, Halina Kijowska i Andrzej Haduch. Decydująca o losach zawodników komisja wypowiadała się jedynie w kwestiach budzących wątpliwości i często przychylała się do uznania odpowiedzi, które mogły wymagać dodatkowych wyjaśnień. Prowadzone przez panią Iwonę Punturiero zmagania, nad których sprawnym przebiegiem czuwały panie Dorota Wilk i Ewa Iwanicka, odbywały się w oryginalnej scenografii po raz drugi zaprojektowanej przez panią Renatę Jadczuk. Odpowiednio do kilku tematów, jakie przygotowano dla uczestników olimpiady, prezentowano fotografie sławnych Polaków oraz obiektów lub miejsc związanych z naszą historią. Zgodnie z nazwą olimpiady, jej celem było pogłębianie wiedzy o Polsce, jej historii, tradycjach, obyczajach, kulturze, sztuce czy geografii i dokonaniach znanych na cały świat Polaków. W związku z obchodzonym stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości pytania podzielono do sześciu kategorii – geografia, historia Polski do I wojny światowej, historia Polski odzyskania niepodległości, sławni Polacy, literatura oraz święta i zwyczaje. Choć zakres pytań był bardzo szeroki, młodzież polonijna wykazała ogromną wiedzę, więc walka o mistrzostwo olimpijskie była bardzo wyrównana i zacięta. Oto kilka przykładów pytań i odpowiedzi. Wymień dwóch polskich generałów, którzy na trwale wpisali się w historię Ameryki. Drużyna niebieska, proszę. Kazimierz Puławski i Tadeusz Kościuszko. Kto napisał pierwszą kronikę Polski i w jakim języku? Drużyna czerwona, proszę odpowiedź. Karol Amelin, język łaciński. Jak inaczej nazywamy żołnierzy wyklętych? Drużyna żółta, prosimy o dozwolenie. Przepraszam, o odpowiedź. Po II wojnie światowej żołnierze, którzy walczyli dla Polski, byli wyklęci z krajów przywróconych. Jak ich inaczej nazywamy? Sławni Polacy 500. Wymień wszystkich polskich noblistów w dziedzinie literatury. Drużyna niebieska. Władysław Reymont, Henryk Sienkiewicz, Czesław Miłosz i Wisława Szymborska. Wymień nazwiska skoczków, którzy na ostatniej zimowej olimpiadzie zdobyli brązowy medal. Drużyna czerwona, proszę odpowiedź. Maciej Kot, Kamil Stok, Stefan Kula i Dawid Kowalski. Jak nazywa się najstarsza osada w Polsce i dlaczego zbudowano ją na wyspie? Drużyna zielona, proszę odpowiedź. Biskupin, żeby się dobrze bronić i żeby nie być zaraną, żeby była wyżej niż jeszcze teren. W kategorii szkół średnich rywalizowali studenci z następujących szkół.
imienia Trójcy Świętej w Chicago, Henryka Sienkiewicza w Edmonton, Jana Pawła II w Montrealu, Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Toronto oraz Szkoły Polskiej imienia Adama Mickiewicza w Stanford, którzy jednak, używając zwrotu komentatorów sportowych, odpadli w przedbiegach. A więc posłuchajmy kilku odpowiedzi udzielanych przez drużyny kontynuujące walkę o medale. Wskaż przynajmniej 3 miejsca w walce z udziałem polskich żołnierzy. Polscy żołnierze walczyli w bitwie o Anglię, Narwik, Tobruk i pod Monte Cassino. Na linii Mazowieckiej jest Wisła i Warszawa. W linii Śląskiej jest Wrocław i Odra. A w linii Wielkopolskiej jest Warta i Poznań. Jak nazywa się pierwsza Polka laureatka Nagrody Nobla? Marii Skłodowska. Maria Skłodowska. Powiedzenie. Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Dotyczy którego króla polskiego? Drużyna niebieska, proszę o odpowiedź. Król Kazimierz Wielki. A oto wyniki drugiej olimpiady wiedzy o Polsce. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna polskiej szkoły imienia Mikołaja Kopernika w Mississadze. Jacob Burek, Mateusz Mularz i Max Stanko. Drugie miejsce zajęli uczniowie szkoły imienia Marii Chrzanowskiej w Edmonton. Adam i Daniel Cudzichowie i Marysia Janisz. A o trzecie miejsce podzieliły się reprezentacje dwóch szkół imienia Jana Pawła II w Montrealu w składzie Oliwia Ciałowicz, Emilia Fołtyn i Amelia Królikowska oraz szkoły imienia Adama Mickiewicza w Stanford Jakub Bester, Monika Chmiel i Jaś Frankowski. Wśród uczniów szkół średnich zwyciężyli Mateusz Ciałowicz, Monika Łuksza i Brygida Tokatlian ze szkoły imienia Jana Pawła II w Montrealu. Drugie miejsce zajęli uczniowie szkoły imienia Henryka Sienkiewicza w Edmonton, Izabela Melissinos wspólnie z Kamilą i Sylwią Wolniewicz, zaś medale brązowe przypadły uczniom dwóch szkół Julii Gugulski, Michałowi Kolanko i Wiktorii Trojanowskiej ze szkoły imienia Świętej Trójcy w Chicago oraz Dawidowi Czachowskiemu, Monice Grzywa i Adrianowi Pańszczykowi ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Toronto. Wyróżnienie przyznano uczniom szkoły imienia Adama Mickiewicza w Stanford, Monice Górski, Aleksandrze Sandomierz i Damianowi Rydzewskiemu. Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali dyplomy uznania i upominki, laureaci medale, a przedstawiciele szkół, których uczniowie brali udział w finale, piękne kryształowe puchary. Gratulacje i brawa należą się uczniom, nauczycielom, rodzicom, organizatorom i sponsorom, wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu drugiej olimpiady wiedzy o Polsce, której wysoki poziom uzasadniałby nawet nadanie jej uczestnikom tytułu ambasadora Polski, popularyzatora wiedzy o kraju pochodzenia ich rodziców i dziadków.